Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam państwa. Panie ministrze, Sejm uchwalił wczoraj nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która ma wzmocnić ochronę dzieci przed przemocą. No, za nowymi przepisami zagłosowało 441 posłów, tylko 11 było przeciwnych. Wyjątkowo chyba potrzebna nowelizacja. Projekt zakłada między innymi Projekt zakłada między innymi opracowanie i wdrożenie jasnych ścieżek postępowania na wypadek podejrzenia krzywdzenia dziecka, czy to przez jakiegoś opiekuna, czy przez rodzica, czy przez rówieśnika. Czy takich ścieżek nie ma? Po co to w ogóle jest? Czy dlaczego to jest potrzebne? Tak, rzeczywiście to jedna z ważniejszych regulacji tej ustawy. Ustawy, o której trzeba powiedzieć, że rzeczywiście spotkała się z takim bardzo powszechnym, dobrym przyjęciem. Uzyskała nawet taką społeczną nazwę ustawy Kamilka. Pracowaliśmy nad tym od wielu miesięcy, ale te ostatnie tygodnie były rzeczywiście szczególnie intensywne z organizacjami pozarządowymi, z wieloma instytucjami, co warto też powiedzieć, z przedstawicielami opozycji, którzy też wskazywali nam różne rozwiązania, między innymi w zakresie tych standardów, o których mówi pani redaktor, bo one są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Chodzi o to, żeby rodzice, którzy posyłają swoje dzieci gdziekolwiek, tak, do jakiejś instytucji, czy na przykład na kolonie, a więc chodzi również tutaj o takie inicjatywy jednorazowe, żeby mieli pewność, tak, że ich dzieci tam będą bezpieczne, czyli że każda osoba w tej organizacji, instytucji, w tej inicjatywie, na koloniach, w szkole, w klubie sportowym czy w jakimś ośrodku kultury będzie wiedziała, zarówno dorośli, jak i dzieci, co zrobić, jeżeli spotkają się z taką sytuacją, że widzą, że ktoś jest krzywdzony. Czy to krzywdzony przez dziecko, przez dorosłego, czy też przemoc rówieśnicza. No przecież to też jest bardzo realny problem, szczególnie wśród nastolatków. Tak? I dotychczas takich procedur nie ma jako obowiązkowych. One gdzieś, ale bardzo rzadko w niektórych instytucjach istnieją. Oczywiście słowo procedura brzmi trochę tak bardzo poprawniczemu, ale jak przyjrzymy się treści tej ustawy, to naszą intencją było to, żeby to były zasady, które będą proste i zrozumiałe, dostosowane do wieku. Inna będzie komunikacja tych zasad do dorosłych, inna do dzieci. Inna będzie na potrzeby hotelu czy jakiegoś ośrodka wypoczynkowego, a inna dla szkoły, jeszcze inna dla szpitala pediatrycznego, prawda? Więc chodzi o to, żeby to wszystko było dostosowane swoją treścią, ale też sposobem przekazu do charakteru danej jednostki, instytucji, w której te zasady obowiązują, no i do wieku odbiorców. Ale to rozproszy tą odpowiedzialność, czy to raczej zapobiegnie rozproszeniu odpowiedzialności, które teraz mamy i które powoduje, że często stosowana jest tak zwana psychologia? No właśnie o to chodzi, żeby uniknąć tej psychologii, żeby każdy wiedział, co ma zrobić, co powinien zrobić, tak? Bo teraz jest często tak, i to obserwujemy właśnie w tych sprawach, gdzie doszło już do skrzywdzenia dziecka, że no wszyscy byli odwróceni, tak? Każdy coś widział, ale każdy myślał, że ktoś inny powinien zareagować, albo nie wiedział tak naprawdę, co zrobić. Często wobec takich sytuacji, no przecież na szczęście jednak nadzwyczajnych, jesteśmy bezradni, no bo pierwszy raz się z czymś takim spotykamy. I chodzi o to, żeby to nie było tak, że nie wiemy, co zrobić, żeby każdy wiedział, co zrobić. I na przykład chociażby w szkole, tak, takim powiernikiem dziecka niekoniecznie będzie wychowawca, niekoniecznie będzie nauczyciel, może to będzie pani sprzątająca albo pani, która podaje posiłek w stołówce, prawda? Więc te standardy muszą być skierowane do wszystkich, powtarzam, po to, żeby dzieci były bezpieczne i żeby rodzice, którzy posyłają dzieci do takich instytucji, mieli poczucie, że ich dzieci rzeczywiście są bezpieczne, że nic się złego nie stanie, a jeżeli dzieje się coś złego, to będzie natychmiastowa i skuteczna reakcja. Te procedury, jak pan wspomniał, to trochę brzmi bardzo oficjalne i rodzi się pytanie, czy tych procedur nie było, czy na czym polegał problem z ich stosowaniem, bo dla przeciętnej osoby mówienie o procedurach w sytuacji, kiedy jest krzywdzone dziecko, to tak naprawdę jest oburzające, bo jak jest krzywdzone dziecko, to trzeba reagować. Czy to brakuje wrażliwości nam? Brakuje oczywiście często wrażliwości, często właśnie uważamy, że to jest nie nasza sprawa.
Natomiast no, właśnie chodzi o to, żeby mobilizować do tego, żeby reagować. No przecież no, nie może być tak, że widzimy na przykład gdzieś w szkole czy w klubie sportowym jest przemoc między rówieśnikami. Przecież niedawno w Zamościu mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy nastoletni Eryk został w biały dzień zakatowany w środku miasta i nikt tego nie widział, a przecież to nie była jednorazowa sytuacja. Ta przemoc była przecież tam wcześniej i gdyby wcześniej była ta reakcja ze strony kogokolwiek, kto to widział i procedury by go do tego zmobilizowały, wiedziałby jak postąpić, może do tej sytuacji by nie doszło. A więc żebyśmy byli mądrzy przed szkodą, żebyśmy nie czekali, aż się coś złego stanie, żeby zwracać na to uwagę, ale żebyśmy byli przygotowani. Panie ministrze, ta nowelizacja też wzmacnia ten zapis wysłuchania dziecka w procesie sądowym, obowiązek wysłuchania dziecka w postępowaniu, zwłaszcza w sprawach rodzinnych, w tych sprawach rozwodowych, przyrozwodowych. Jak to wzmacnia? Czy rzeczywiście dzisiaj dziecko nie było słuchane? Niestety nie, chociaż te przepisy obowiązują, jest przepis, który mówi o wysłuchaniu dziecka, to on niestety bardzo często jest martwy. Tymczasem dziecko musi być podmiotem, a nie przedmiotem w postępowaniu. Musi być słyszane, musi być widziane, musi być rozumiane, no i przede wszystkim musi być chronione przez państwo, a szczególnie dotyczy to wymiaru sprawiedliwości, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy naprawdę dzieje się już wtedy naprawdę coś złego. Czy to w sprawach karnych, o tych akurat przy wysłuchaniu przecież nie mówimy, tylko właśnie o tych cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych. No ale też zazwyczaj to są sytuacje związane chociażby z konfliktem między rodzicami, z rozwodem i kwestiami kontaktów z dzieckiem, szkoły, etc., etc. I tutaj oczywiście w sposób dostosowany do wieku dziecko no, musi być wysłuchiwane. To oczywiście sędzia w ostateczności decyduje, no bo takim, na tym polega w ostateczności system sądowy, tak na marginesie. Na się warto powiedzieć, że też chcemy i promujemy mediację, tak, żeby ten konflikt między rodzicami jak najrzadziej kończył się w sądzie, a żeby kończył się polubownie. To też jest spojrzenie, że staramy się niwelować przyczyny konfliktu, a nie zajmować się efektami. No ale jeżeli już dochodzi do sprawy sądowej, no to dziecko musi być wysłuchiwane przez sąd i tutaj precyzujemy w tym przepisie wyraźnie, w jakim miejscu dziecko ma być wysłuchiwane, w czyjej obecności, a w czyjej obecności nie może być wysłuchane. I ważna rzecz, która ma, jakby to powiedzieć, zmobilizować sędziów, żeby jednak tego wysłuchania dokonywali, mianowicie muszą uzasadnić, dlaczego tego nie zrobili. To ich zmusza do rzeczywiście przyjrzenia się w sytuacji dziecka, bo nie zawsze dziecko musi być. To jest właśnie druga sprawa, pani redaktor, czyli ja powiem w ten sposób. Jest bardzo wielu sędziów rodzinnych, którzy są bardzo dobrymi sędziami, którzy są empatycznymi, którzy mają te kompetencje miękkie. Nie tylko te prawnicze, bo w tych sprawach one nie wystarczają, ale też takie związane z komunikacją z dzieckiem, z rozpoznawaniem symptomów krzywdzenia. No przecież w takich sytuacjach często dochodzi do różnego rodzaju również przemocy psychicznej ze strony jednego czy drugiego rodzica. To trzeba widzieć, tak? Trzeba mieć to spojrzenie takie bardziej głębokie w sytuację bardzo wrażliwą przecież związaną z wychowaniem dziecka. Jest bardzo wielu sędziów, którzy to mają, którzy się szkolą, tylko jak szkolący nam opowiadają na wielu spotkaniach, to mówią, że ciągle widzą te same twarze, a sędziów jest naprawdę bardzo dużo i chcemy właśnie wprowadzić standard, żeby co najmniej co 4 lata każdy sędzia, który zajmuje się sprawami, gdzie może być wysłuchanie dziecko, takie szkolenie przechodził, żeby ten standard był rzeczywiście wysoki i żeby sędziowie się nie bali wysłuchiwać dziecka, bo też doskonale wiemy, że sędziowie często nie wysłuchują, bo po prostu nie potrafią. Więc chcemy wykształcić w nich te kompetencje. Oczywiście nie każdy się do tego nadaje. Może nie powinien być sędzią w sprawach rodzinnych, ale na przykład w sprawach majątkowych. Tak? To każdy przecież ma inny temperament, inną naturę, ale wiele rzeczy można przekazać, wiele kompetencji można wykształcić i to również chcemy w tej ustawie zrobić. Panie ministrze, jeszcze jedna rzecz. Analiza przypadków krzywdzenia dzieci. To jest projekt, zawiera chyba rewolucyjny zapis. Analizy przypadków krzywdzenia dzieci. Czemu to ma służyć? Kto będzie to analizował?
I tak, i nie, nie rewolucyjne, bo z jednej strony już to robimy, pani redaktor, w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości od paru miesięcy prowadzimy właśnie takie analizy, ale na podstawie właśnie tylko i wyłącznie, bo tylko to możemy, akt sprawy karnych już zakończonych. W tych aktach są też sprawy z organów pomocy społecznej, z spraw rodzinnych również, natomiast już teraz na podstawie analizy tych akt, zresztą ta ustawa po części też jest efektem tych analiz i to pokazuje, jak ważne jest to, żebyśmy mieli to podejście takiego uczenia się na tych błędach, tak, żeby być mądrym następnym razem przed szkodą, czyli te serious case review, tak się nazywa, bo to angielski wzorzec tutaj wykorzystujemy, może nie do końca wykorzystujemy wzorzec, no bo raczej pewien pomysł, bo inaczej ukształtowaliśmy tak tę instytucję, ale chcemy powołać zespół złożony z ekspertów różnych specjalności, no właśnie nie tylko prawników, ale również pediatrów, psychologów, aby każdy przypadek, tego dzięki Bogu nie ma dużo, to będzie kilkanaście, kilkadziesiąt przypadków, które trafiają do organów ścigania w ciągu roku. No, oczywiście chcemy przeanalizować też te poprzednie, właśnie nie po to, żeby kogoś karać. Oczywiście karać trzeba i mogę powiedzieć tak na marginesie, że na pewno każda osoba, która ponosi odpowiedzialność chociażby za śmierć Kamilka, tę odpowiedzialność z całą surowością poniesie. I to jest działanie prokuratury. Natomiast tutaj mamy do czynienia z działaniem takim naprawczym. Wprost te przepisy, które tutaj proponujemy, wskazują, że organizacja nie ma, że zespół nie ma prawa nawet zawiadamiać o przestępstwie, bo chodzi o to, żeby ludzie nie bali się składać wyjaśnień, żeby zobaczyć, co nie zadziałało tak naprawdę w tym systemie, po to, żeby można było ten system czy w danym miejscu, czy w ogóle naprawiać. Sprawdzić, jaka osoba, jaka instytucja, jaka procedura nie zadziałała, żeby wyciągać wnioski na przyszłość, żeby tych przypadków krzywdzenia dzieci, bo tutaj mówimy o przypadkach, kiedy dziecko poniosło śmierć albo ciężki uszczerbek na ciele, żeby było ich jak najmniej. I doświadczenia brytyjskie pokazują, że o 80-90% spadła liczba takich przypadków. Więc dlatego uważam, że to jest rozwiązanie ważne i to jest też rozwiązanie, które wbudowuje w nasz system taki mechanizm samonaprawiania się, również na przyszłość, no bo doskonale przecież wiemy, że to nie jest tak, że ta ustawa rozwiąże wszystkie problemy. To jest bardzo istotny, fundamentalny krok. Słyszałem wczoraj w Sejmie opinię, że to była jedna z najważniejszych ustaw przyjętych w tej kadencji. Ale to na pewno jest ważny krok, ale za tym krokiem będą musiały pójść kolejne kroki. No i oczywiście rzeczywistość wokół nas się zmienia, więc trzeba zawsze też na nią odpowiadać. Panie ministrze, kiedy to wejdzie w życie? Sejm już uchwalił, teraz ustawa idzie do Senatu. Z kalendarza i z obietnic również właśnie przedstawicieli opozycji, którzy też bardzo mocno zaangażowali się w, razem z nami, ze Zjednoczonej Prawicy, w pracę nad tym projektem. Z tych wszystkich kalendarzy i deklaracji wynika, że pod koniec tego miesiąca, pod koniec lipca Sejm ostatecznie uchwali tę ustawę po powrocie z Senatu, no i potem już tylko czas na podpis pana prezydenta. Niektóre przepisy mają 6-miesięczne vacatio legis, te, które wymagają dostosowania, chociażby właśnie te standardy ochrony dzieci, no bo przecież tego nie da się zrobić z dnia na dzień, ale wiele z tych przepisów ma 14-dniowe vacatio legis, więc koniec sierpnia to jest czas, kiedy te pierwsze przepisy będą mogły wejść w życie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był wiceminister sprawiedliwości, pan Marcin Romanowski. Bardzo dziękuję.